Trzy wybrane fragmenty z dzisiejszego nagrania. Silne zwierzę walczy otwarcie, dlatego, nawet lewczy pantera może budzić sympatię, ale wstręty mamy dla gadów, które, słabe i tchórzliwe, wsączają skrycie jad zabijający w milczeniu. Nie zaznali słodyczy nauki ani podniosłych lotów w obliczu dobra i piękna. Na czymże mieli budować swą etykę? Czem przezwyciężać mocny głód namiętności ludzkich? One nie rozstrzygają, czy gniew ojca jest słuszny, czy wyrzuty matki lub jej zły humor mają głębsze podstawy. One wiedzą jedno. Rok 1920, a w prawdopodobnie Alicja Wieczorek, Niesprawiedliwy Święty Mikołaj. Niesprawiedliwy Święty Mikołaj spuszcza się co roku z nieba po obłokach na ten nędzny świat. Zdaje się, że im dalej, tym gorzej widzi. Może z powodu starości już na wpół ślepy omija zwykle prawdziwie biedne dzieci, a stuka tylko do drzwi, gdzie są syci? Ileż to biednych dzieci oczekuje daremnie świętego Mikołaja z różnymi podarunkami. Ach, jak chętnie wzięłoby od niego niejedno dziecko byle kawałek chleba. Jakże smutnie patrzy takie nieświadome, głodne dzieci do nieba. Żal ściska jego serce. Czyżby go święty Mikołaj nie kochał? Ten stary zwyczaj świętego Mikołaja utrzymał się w niejednym kątku świata. Bogate dzieci widzą z góry, co im przyniesie święty Mikołaj, gdyż Anioł z nieba zwiastował to we śnie ich rodzicom. Biedne dzieci mają nieraz sposobność oglądania podarunków takiego szczęśliwego dziecka, któremu uśmiecha się całe niebo wraz z aniołami. Jakżeż fałszywe pojęcie o sprawiedliwości w niebie zaszczepia się w ten sposób w młode serce dziecka. Już w swym dziecinnym zakonie jest wystawione na kłamstwo, popierane zresztą w późniejszym wieku różnymi dogmatami. Ileż to ubogich dzieci zapytuje się swych rodziców, dlaczego święty Mikołaj przyniósł tamtym tyle pięknych rzeczy, a nas biednych nie obdarzył nawet małym datkiem. Nieufnie spoglądają w stronę rodziców i myślą sobie, może mama lub ojciec grzeszy, a może my wszyscy jesteśmy grzeszni, więc święty Mikołaj zapomina o nas lub nas umyślnie omija. Matka, patrząc w opłakane oczy dzieci, na ich przeziębłe czerwone nóżki, gniewa się na świętego Mikołaja względnie na tych, którzy otrzymali niby od niego sporo podarków. Tu blade, zgłodniałe dziecię dzwoni zębami, nie mając nędznego bucika na swej przezięgłej nóżce, a tam biega w blasku świateł z pokoju do pokoju, gry maśna trzpiotka, pokazując służbie i w ogóle otoczeniu różne dary od tego świętego Mikołaja. Może dziesiąte już z rzędu, a więc niepotrzebne trzewiczki lub jakieś inne zbytkowe rzeczy. A hardy, święty Mikołaj obładowany darami. Wstępuje tylko do zamożniejszych domów, gdzie jest zaproszony, a omija mieszkania biednych ludzi. Gdzież może się pomieścić w głowie dziecka taka sprawiedliwość? A świat bawi się dalej w swej ślepocie i zarozumiałości, zatruwając serce dzieci od najmłodszych lat. O ile byłoby sprawiedliwszem i Bogu milszem, gdyby święty Mikołaj zrobiony z grzesznych ludzi ustąpił miejsca czystej postaci z nieba, czystej sprawiedliwości. A ci, którzy przez cały rok są syci, niechaj uświęcą ten dzień świętego Mikołaja inaczej, ku radości biednych dzieci. Pieniędzmi wyrzuconymi na marne błyskotki, podarunki, Niechajby otarli łze z twarzy niejednej sieroty. Większe dzieci naśmiewają się z mniejszych iż wierzą w przybywanie świętego Mikołaja wprost z nieba. Tem wywołuje się u dzieci ujemne skutki, a niska, kłamliwa wyobraźnia podsuwa im myśli, że sami widzieli świętego Mikołaja, stępującego z obłoków na dachy, łąki, pola i ulice. Małe dzieci gotowe są wzywać Matkę za świadka, że ona go także widziała spuszczającego się w ten sposób z nieba. Tym sposobem otwiera się bramkę w małym dziecięcem sercu do kłamstwa. Podobne niby niewinne kłamstwa mają niestety oparcie na religii i jej dogmatach, a słudzy Boży każą dzieciom święcie wierzyć w niejedno podobne głupstwo. Rok 1923. Maria Florkowa. Wartość dobroci. Zwolna zbliżamy się do najpiękniejszych świąt w roku świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego one są dla nas najpiękniejsze? Dlaczego budzą tyle serdecznych wzruszeń i są dla nas wszystkich tak drogie? Bo to są święta radości i pokoju. Bo każde niemal serce człowieka pragnie dać ze siebie coś dobrego drugiemu, obojętne czy będzie to podarek, dobre słowo czy jakiś maleńki dowód pamięci, radość jest zasadniczym tonem tych dni, a dobroć ich podłożem. Dobroć, o niej to pomyślimy teraz przez chwilę. Ilu z nas rozumie jej wartość, ilu umie stosować ją w życiu? Życie nasze zamyka ciasny krąg egoistycznych zabiegów. Dla dobra sprawy, dla łatwiejszych osiągów, dla spokoju i wygody, jesteśmy pozornie dobrzy. Znamy uśmiech i życzliwe słowo, czasem stać nas na drobną przysługę. To niemal wszystko. Na inną dobroć nie mamy już czasu ani chęci. Po co? Dla jakiej idei? Jesteśmy świadkami wielu, mniej lub więcej dotkliwych krzywd i milczymy. Przechodzimy najspokojniej obok głodnego dziecka, obok katowanego zwierzęcia, oddając jedno i drugie ich okrutnemu losowi, bo czy ja jeden świat poprawię? Zapewne, że nie, ale czy jedno pole żywi całą ludzkość? Ziarno zboża jest maleńkie, ale że miliony ludzi troszczy się o jego zasiew i wzrost, głód należy już do anormalnych zjawisk. Niemniej i dobroć należy kultywować, zarówno w sobie, jak i u swoich najbliższych, do których nasz wpływ moralny sięga, a jeżeli troska o rozwój tej cnoty ogarnie wszystkich, tęsknota za radością życia zostanie w dużym stopniu zaspokojona. Ogniskiem dobroci winien być przede wszystkim dom rodzinny. Dzieci atmosferę domu odczuwają bardzo żywo. Gdy brak w nim harmonii, cierpią niewymownie. One nie rozstrzygają, czy gniew ojca jest słuszny, czy wyrzuty matki, lub jej zły humor mają głębsze podstawy. One wiedzą jedno: że spotyka ich krzywda ze strony rodziców, którzy wsączają w ich wrażliwe serca niepokój i smutek. I buntują się przeciwko tyranii niehumoru i ponurych twarzy tych właśnie, którzy powinni im zapewnić jak najwięcej radości, pogody, wzajemnej ufności i dobroci, przede wszystkim dobroci. Rodziców kocha dziecko za ich dobroć, a nie za troski i trudy około swego wychowania. Znanym jest zjawisko, że lekkomyślny, ale łagodny, pełen humoru, ojciec jest więcej kochany niż pracowity, ale surowy opiekun, w ramiona którego dziecko lęka się iść, bo ponura zmarszczka na czole nie wróży nic dobrego. A dobroć na szerszej arenie życia kto z nas uznaje na przykład to zasadnicze prawo, że Należy przemilczeć własne krzywdy, chociażby protestowała nasza miłość własna, ale nie wolno być biernym wobec krzywdy słabszego czy zgoła bezbronnego. Kto? Iluż ludzi rozumie, że prawdziwa dobroć spełnia uczynki miłosierdzia bez rozgłosu i bez oczekiwania wdzięczności. Cytat Kto czyni dobrze z hełpliwością, ten wziął już nagrodę. Tak mówi prawo moralne. Poza miłosierdziem nie ma zbawienia, głoszą nasi duchowi i nauczyciele, a my sami czyż nie powtarzamy często słów, które proszą o darowanie nam win w tym samym stopniu, w jakim my darowujemy je bliźnim. Jakże pięknie o kulcie serca mówi Metterling. Nie każdy potrafi być w rzeczach wewnętrznych bohaterskim, godnym podziwu, zwycięskim, ale nawet najmniej wyszczególniony z nas może być sprawiedliwym, łagodnym, braterskim i wielkodusznym, najmniej wyposażony może się przyzwyczaić do spoglądania naokoło siebie bez niechęci, zazdrości, mściwości i strapienia, Najbardziej wydziedziczony może brać nie najgorszy udział w radości swego otoczenia. Koniec cytatu. Czyż tak pojęta dobroć nie rozszerza możliwości osobistego szczęścia? Bo prawdziwa dobroć ma to do siebie, że obdarza radością nie tylko tego, do kogo jest skierowaną, ale może w wyższym stopniu tego, kto ją stosuje w życiu. Uśmiechem można zdobyć więcej niż siłą, i kto do ludzi umie podchodzić z życzliwą, pogodną twarzą, otrzyma od nich na pewno więcej niż mu się nawet należy. Kto nie wierzy tym słowom, niech zdobędzie się na małą próbę. Oto przez miesiąc nie da się unieść ani zgryźliwości, ani ponurym nastrojom odnośnie do wszystkich zachował łagodny życzliwy a jeśli może nawet promienny wyraz twarzy nie będzie robił jednak żadnych wyjątków ani w stosunku do swego może gburowatego przełożonego ani w stosunku do szorstkiego kupca ani do nieżyczliwego współtowarzysza pracy zawistnego krewnego nietolerancyjnej i zacofanej ciotki lub teściowej nerwowej i wiecznie niezadowolonej żony lub męża, mrukliwej, służącej lub natrętnego żebraka. Każdemu odpowie spokojnie, łagodnie, z uśmiechem wyrozumienia i życzliwości. Już po kilku dniach stwierdzi, jak potężnie działa ta magia dobroci. Jest ona obym słońcem wiosennym, które gdzie padnie, wszędzie wyczarowuje radość, Piękno i kwiaty. Przeciwnym biegunem dobroci jest złośliwość. Z jakim zamiłowaniem posługują się nią niektórzy ludzie, nie wiedząc, że za drobną satysfakcję, jaką im daje ich sarkazm, pozbywają się największej radości życia przyjaźni ludzkiej. Bo ludzie złośliwi nie mają przyjaciół. Samotnie idą przez życie, nie rozumiejąc czemu przypisać swą niedolę. Nie wiedzą, że ich złośliwość nie tylko zadaje dotkliwą ranę, lecz zatruwa ją jeszcze jadem, aby zagojenie nie mogło nastąpić. Ludzie, którzy doświadczyli w życiu wiele drwin i sarkazmu, cierpią psychicznie i przywrócenie im wewnętrznej równowagi oraz wiary w ludzi jest prawie że niemożliwe. Mimo pozorów spokoju pozostaje w nich już pewien uraz, który odezwie się przy najmniejszej sposobności, odgradzając ich barierą nieufności od pogodnego nurtu życia. Dlatego strzeżmy się złośliwości, która znajduje swoje w cudzysłowie ucieleśnienie w świecie płazów i gadów, silne zwierzę walczy otwarcie. Dlatego nawet lewczy pantera może budzić sympatię. Ale wstręty mamy dla gadów, które słabe i tchórzliwe wsają skrycie jad zabijający w milczeniu. Dużo rozumnej dobroci miejmy dla, w cudzysłowie, upadłych i wypaczonych moralnie, nie wiemy, jakimi drogami szli do upadku do zaprzeczenia swej godności ludzkiej. Może życie ich płynęło wśród trudności materialnych i psychicznych, może borykali się z krzywdą, z osłością serc tych, których prosili o pomoc, nie zaznali słodyczy nauki ani podniosłych lotów w obliczu dobra i piękna. Na czymże mieli budować swą etykę? Czem przezwyciężać mocny głód namiętności ludzkich? Wydziedziczeni i piętnowani wzgardą, mają prawo do naszej dobroci, nie w formie jałomużny tylko, ale przede wszystkim życzliwości i uznania w nich biednego, łaknącego uczuć bratnich człowieka. Gdy na wigilijnej choince zapłoną rozliczne światła, najpiękniejszym spośród nich niech będzie światło naszego serca. Rozpalone, czy to w momencie niesienia pomocy komuś bardzo potrzebującemu, czy też w godzinie przebaczenia i, zap... i zapomnienia najbardziej bolesnej krzywdy. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę miłego dnia i pozdrawiam serdecznie.